Badania nad szczepionkami przeciwko grypie dowodzą, że ich skuteczność wynosi od 70 do około 90%. U osób, które zachorowały na grypę pomimo szczepienia, ale nie z jego powodu, szczepionka łagodzi objawy choroby oraz zabezpiecza przed poważnymi powikłaniami pogrypowymi, które wymagają hospitalizacji. Badania kliniczne i obserwacje po podaniu setek milionów dawek szczepionki przeciwko grypie dowiodły, że jest ona bezpieczna. Jeśli natomiast chodzi o skutki uboczne lub objawy, które mogą wystąpić po szczepieniu, do najczęstszych z nich należą reakcje miejscowe, które dotyczą około 65% pacjentów. Są nimi ból, zaczerwienienie, obrzęk w miejscu wstrzyknięcia szczepionki. Są to jednak objawy o niewielkim nasileniu i najczęściej ustępują w ciągu 1-2 dni. Reakcje ogólne, występujące u mniej niż 15% szczepionych pacjentów, są nimi niewysoka gorączka, złe samopoczucie, bóle głowy, bóle mięśni i stawów. Najczęściej również są to objawy o niewielkim nasileniu i również ustępują w ciągu 1-2 dni. Nie! Szczepionka przeciw grypie chroni jedynie przed zakażeniami wirusem grypy. Nadal pozostaje więc ryzyko zachorowania na przeziębienia, ponieważ powodują je inne wirusy. Aczkolwiek są badania, które dowodzą, iż szczepienie przeciwko grypie może nieznacznie zwiększyć odporność na przeziębienia. Na dzisiaj to już wszystko. Po więcej wiedzy zapraszam do kolejnego odcinka 90 sekund o zdrowiu. Szczepionka przeciw grypie nie osłabia układu odpornościowego, bo jej głównym celem jest zwiększenie odporności organizmu przed zakażeniem grypą i uchronienie przed poważnymi powikłaniami. Ze względu na zmienność antygenową szczepów wirusów grypy, szczepienie powinno odbywać się co roku. Dodatkowo odporność na wirusa grypy utrzymuje się na w miarę stałym poziomie przez kolejne 24 tygodnie. Dlatego szczepienie należy powtarzać co roku. Więcej odcinków z tego sezonu zobaczycie tutaj.